Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Dr Mateusz Machaj, Wolna przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Odcinek 16. Banki centralne a stopy procentowe. Z tego odcinka dowiesz się, jakie stopy procentowe ustala Bank Centralny, czym jest rynek międzybankowy, co to jest WIBOR i dlaczego zależy od niego cena indywidualnego kredytu. Stopy procentowe Banku Centralnego W poprzednim odcinku omówiliśmy najważniejsze elementy związane z funkcjonowaniem Banku Centralnego. Tu bardziej szczegółowo opowiemy o regulowaniu stóp procentowych przez Bank Centralny, co wpływa na nas jako na kredytobiorców. W ramach swobody zawierania umów każdy klient ustala z bankiem komercyjnym stopy procentowe od indywidualnych kredytów i pożyczek. Bank Centralny w Polsce Narodowy Bank Polski wraz z Radą Polityki Pieniężnej ustala różne poziomy swoich stóp procentowych. Tutaj zajmiemy się trzema z nich. Są to stopy depozytowa, referencyjna i lombardowa. Stopy to ceny, po jakich realizowane są transakcje banku centralnego z bankami komercyjnymi. Jeśli jakiś bank komercyjny ma nadmiar pieniędzy, może je odłożyć do banku centralnego po stopie depozytowej, by zarobić trochę środków. Jeśli bankowi komercyjnemu brakuje pieniędzy, może je pożyczyć po stopie lombardowej od banku centralnego. Stopa referencyjna to cena transakcji, które są realizowane raz na tydzień w piątek w ramach operacji otwartego rynku. Stopy te wyznaczają pewien korytarz, którego przykład przedstawia następujący wykres. Rynek międzybankowy. W takim korytarzu stóp ustalanych przez NBP znajduje się tak zwany WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, czyli stopa procentowa na rynku międzybankowym. Stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne pożyczają pieniądze sobie nawzajem. Rynek międzybankowy to ogół transakcji i ofert transakcji, które zawierają między sobą banki komercyjne wchodzące w relacje finansowe. WIBOR to cena, jaką jeden bank płaci drugiemu za to, że pożycza od niego pieniądze. Dlaczego WIBOR praktycznie zawsze znajdzie się w korytarzu stóp procentowych? Przypuśćmy, że jesteśmy bankiem Batman Bank i potrzebujemy pozyskać na rynku pieniądze potrzebne do działalności. Udajemy się na rynek międzybankowy do innych banków. Gdyby WIBOR był wyższy niż najwyższa stopa banku centralnego, to Batman Bank stwierdziłby, że taniej byłoby pożyczyć pieniądze od banku centralnego po stopie Lombardowej. Z drugiej strony, załóżmy, że jako Batman Bank chcemy odłożyć i zainwestować nadmiar środków. Możemy pożyczyć je innym bankom na rynku międzybankowym. WIBOR musi przewyższać stopę depozytową, bo gdyby była niższa, wolelibyśmy odłożyć środki do banku centralnego po stopie depozytowej. W innym wypadku byłoby to nieopłacalne. Dlatego WIBOR praktycznie zawsze znajduje się na poziomie między stopą lombardową a depozytową. Tak, bank centralny wpływa na to, jak kształtuje się stopa procentowa na rynku międzybankowym. Dlaczego jest ona taka ważna? Ponieważ pokazuje koszty działalności banków komercyjnych. Jak wiemy, banki praktycznie nie mają własnych pieniędzy, muszą je od kogoś wziąć. Żeby je otrzymać, trzeba zapłacić jakąś cenę, choćby odsetkami lub korzystnymi ofertami dla osób zakładających konta. Im wyższy wybór, tym więcej bank komercyjny płaci za otrzymanie pieniędzy, a skoro sam zaciąga pożyczki po wyższej stopie, to kiedy udziela pożyczek swoim klientom, pobiera wyższe odsetki. Z tego powodu kredyty o zmiennym oprocentowaniu są powiązane ze stopą na rynku międzybankowym. W ten oto sposób decyzje banku centralnego wpływają na raty kredytowe dłużników. Załóżmy, że bank centralny obniża swoje stopy procentowe. RPP podejmuje decyzję w tej sprawie raz na miesiąc. Obniżka stóp obniża cały korytarz. Na te obniżki reaguje WIBOR znajdujący się w korytarzu. Z kolei od WIBOR uzależnione są odsetki od kredytów. Dlatego obniżki stóp na linii bank centralny banki komercyjne prędzej czy później skutkują obniżkami stóp na linii banki komercyjne klienci. Tym sposobem mechanizm tańszego pieniądza rozlewa się na cały rynek. Jeśli bank centralny obniża swoje stopy i taniej handluje pieniądzem z bankami komercyjnymi, to wszystkie banki komercyjne mogą znaleźć tańsze źródło finansowania. A skoro mogą obniżać koszty swojego finansowania, to mogą również obniżyć stopy procentowe od udzielanych kredytów konsumenckich, samochodowych, hipotecznych. Wskutek tego obniżki banku centralnego przenoszą się na wszystkie rynki, co skutkuje przyrostem ilości pieniądza i kredytów w obiegu. Gdy mamy więcej kredytów i pieniądza w gospodarce, pojawia się presja na wzrost cen. Podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne wywołuje zazwyczaj efekt odwrotny. Gdy wzrastają koszty pożyczania pieniędzy przez banki komercyjne od banku centralnego, rosną także koszty pożyczania pieniędzy przez uczestników rynku od banków komercyjnych. Dodatkowo bankom, które mają wolne środki, opłaca się je odkładać do banku centralnego na wyższy procent. Zwiększając ceny kredytów, banki ograniczają akcję kredytową i w całym systemie bankowym kreuje się mniej środków pieniężnych. To z kolei powoduje ogólny względny spadek wydatków i zmniejsza presję inflacyjną, czyli wyhamowuje wzrost cen. W ten oto uproszczony sposób można by opisać, jak banki centralne regulując stopy procentowe wpływają na dynamikę inflacji. Jako, że nakreślone tu zależności odgrywają wiodącą rolę wśród czynników determinujących wysokość inflacji w danym kraju, to można powiedzieć, że odpowiada za nią bank centralny, ponieważ ma on decydujący wpływ na ceny kredytów i ilość pieniądza w obiegu. Ten mechanizm zazwyczaj działa, lecz zdarzają się szczególne sytuacje makroekonomiczne, kiedy coś się w nim zacina. Zwróćmy także uwagę, że swoimi działaniami bank centralny wpływa nie tylko na wysokość inflacji, lecz także na poziom kredytowania i akcji inwestycyjnych banków. Dlatego bankowość centralna wywołuje tak wiele kontrowersji dotyczących jej funkcjonowania i samego istnienia. Czy wiesz, że Niektóre kredyty w danym kraju mogą być powiązane nie z krajowym, lecz z zagranicznym rynkiem międzybankowym. Tak się działo w przypadku wielu kredytów udzielanych w Polsce w jenach japońskich, euro czy frankach szwajcarskich. Krajowe banki komercyjne zapożyczały się w obcej walucie, a następnie po przeliczeniu waluty po bieżącym kursie pożyczały środki w złotych kredytobiorcom w Polsce. Takie kredyty były oparte na zagranicznej stopie międzybankowej LIBOR London Interbank Offered Rate. Ponieważ LIBOR zwykle jest niższy od WIBOR, to dzięki temu raty kredytu również mogły być niższe. Działanie to jednak było opłacalne dla kredytobiorców tylko w sytuacji, w której polska waluta nie traciła na wartości. Gdy jednak złoty dużo tracił na wartości lub waluta zagraniczna sporo zyskiwała, kredytobiorca musiał spłacać zdecydowanie więcej niż się spodziewał. Mimo niskich stóp musiał płacić większe raty z powodu niekorzystnej dla niego zmiany kursu walutowego. Po uwzględnieniu mechanizmu opisanego w tym rozdziale, jasne staje się, dlaczego wszyscy związani z giełdami i rynkami finansowymi wyczekują co miesiąc komunikatów przedstawicieli Banku Centralnego o tym, co postanowili zrobić ze stopami procentowymi. Czy postanowili je obniżyć, pozostawić na dotychczasowym poziomie, czy też podwyższyć. Decyzja o tym będzie wpływać na ceny kredytów i tempo ich zwiększania przez banki komercyjne. A to z kolei wpływa na ogólną aktywność giełdową i inwestycyjną, a w dalszej kolejności na wysokość inflacji. Czy wiesz, że w czasach głębokiego kryzysu, jak w okresie po 2008 roku, banki centralne obniżają stopy procentowe nawet do zera i poniżej zera, aby ratować banki przed upadkiem i zachęcać je do kontynuowania działalności kredytowej?